Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Lara Croft Poland. Tym razem chciałbym wam pokazać dwa gadżety, w sumie te same, ale jednak różniące się od siebie, a mianowicie poradniki do Rise of Tomb Raider. Oficjalne poradniki. Jeden jest w edycji zwykłej, standardowej, a drugi jest w edycji kolekcjonerskiej. Zobaczymy, czym one się różnią, czym one się wyróżniają. Mam jeszcze album, artbook, oficjalny artbook do Rise of Tomb Raider, ale to pokażę w innym filmie, ponieważ materiał by był zbyt długi. Zatem zostańcie ze mną. Dobrze, słuchajcie, to są dwa poradniki, które udało mi się zdobyć. Niestety nie ma wersji polskiej, więc my znowu musimy się obejść smakiem. Niemniej jednak pojawiły się dwie wersje jednej książki, przewodnika po grze. Mamy wersję kolekcjonerską, ona jest większa, jest w twardej oprawie, i zwykła, tradycyjna, tańsza wersja ekonomiczna, pod każdym względem wam powiem, i jest w miękkiej oprawie. Weźmy się pierw za kolekcjonerską. Słuchajcie, do kolekcjonerskiej książki w twardej oprawie był dołączony jeszcze taki brelok. On jest masywny, bardzo fajnie się prezentuje. Było takie opakowanie zbiorcze, ale niestety nie zakupiłem nowego egzemplarza, więc udało mi się zdobyć to, co w tym momencie widzicie. Więc w taki sposób wygląda edycja kolekcjonerska. To jest twarda oprawa. Okładka prezentuje się w bardzo fajny sposób. No, mamy tutaj panoramiczne zdjęcie Lary w jaskini, w jakimś lodowcu, więc fajnie, fajnie to się prezentuje. No i przechodzimy do środka. Tutaj mamy jakiś kod, jeżeli chcecie, to sobie sprawdźcie, czy on w ogóle działa, nie mam pojęcia. Do ściągnięcia e-poradnika i jakichś itemów, jakichś przedmiotów w samej grze, więc proszę bardzo. Książka ta składa się z takich rozdziałów, można sobie sprawdzić. Papier jest miły w dotyku, on jest, nie wiem, to chyba kreda, trudno, nie rozróżniam. Dobra, i słuchajcie, przekartkujemy wszystko, abyście mogli zobaczyć, przekonać się, czy warto kiedyś, jeżeli będzie taka okazja, kupić ten przewodnik. Nie będę tego komentować, po prostu jeżeli was coś tu zainteresuje, to się zatrzymajcie i spójrzcie na spokojnie, co tutaj jest.
Dobrze, tak wygląda książka w twardej oprawie. Tutaj mamy zwykłe, tradycyjne, niekolekcjonerskie wydanie, które, powiem wam, ono nie różni się wcale treścią, ale różni się papierem, i to zdecydowanie. Tutaj, słuchajcie, mamy tragiczny papier. On jest taki dla mnie, no, jeden z gorszych jakościowo. Nie wiem, co to jest, ale widać po wykonaniu. On jest chropowaty, on jest szorstki i nieprzyjemny w dotyku, tak jak ten. Wydaje mi się, że to jest kreda, a to jest offset, tylko taki offset najtańszy, nie wiem, taki bardzo broszurowy, więc jest odczuwana różnica. A tak naprawdę wszystko pozostałe jest identyczne, jak sami widzicie. Więc nie ma większego sensu przekartkowywać i pokazywać resztę, ale nie wiem, wy może tego nie dostrzegacie, ale gołym okiem ja widzę od razu różnicę w jakości tych ilustracji i tego, w jaki sposób prezentuje się obraz, ilustracja na tym papierze. W sumie taka jest też i wielkość, no, kilka centymetrów, może z 2 centymetry większy jest kolekcjonerski poradnik. Tak prezentuje się bok i tak się prezentuje tył. Do tego poradnika nic nie było dołączane, więc no, nic tu nie ma co pokazywać. Tutaj mamy też przy okazji cenę, $25. Tak pro forma, aby zobaczyć tył okładki. Dobra. W taki sposób prezentują się poradniki do Rise of Tomb Raider. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Powiedzcie, czy macie, posiadacie takie przedmioty w swojej kolekcji, czy raczej nawet was w ogóle to nie interesuje. Pokazuję to, co faktycznie jest, to, co ja też posiadam. I do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć!